Oczywiście tak, tak jak wspomniałem na samym początku spotkania, współpraca, która układa się z miastem Racibórz od samego początku naprawdę dobrze. I ja myślę, że to nie tylko na niwie zbiornika Racibórz, bo tak naprawdę myślę, że to ten kierunek zbliżył i pana prezydenta, i Wody Polskie do siebie, ale przede wszystkim te działania przeciwpowodziowe, które tutaj rzeczywiście mogliśmy liczyć na wsparcie, bardzo duże wsparcie Raciborza. Dostarczone były z naszego terenu pompy do wypompowywania wody ze zbiornika Wilkówka, pompy o bardzo dużej wydajności, bo wydajność takiej jednej pompy to jest 0,8 metra sześciennego na sekundę. Te pompy były notabene w Raciborzu, to są nasze pompy, cztery takie, można to nazwać, potwory, tak? I te pompy zostały przewiezione na zbiornik Wilkówka, tak? W powiecie wilkowickim. I teraz, tak jak pan prezydent wspomniał, kontynuacja współpracy, my to tak widzimy jako Wody Polskie, jesteśmy na etapie doprowadzenia do podpisania porozumienia z Urzędem Miasta Racibórz, ażeby rzeczywiście te pompy, które u nas stoją w tej chwili, one zagospodarowane są na zapleczu eksploatacyjnym zbiornika Racibórz, żeby te pompy znalazły się w jednostkach ochotniczych straży pożarnych w Raciborzu. Dlaczego taką decyzję podjęliśmy? Dlatego, że przede wszystkim będziemy mogli wesprzeć pod kątem bezpośredniego zabezpieczenia powodziowego miasto Racibórz. Myślę, że tu już pan prezydent dokładnie zadecyduje, do jakich jednostek te pompy trafią i będą tam zagospodarowane, a jednocześnie będziemy mieli pewność, że te pompy będą w dobrych rękach. Oczywiście w momencie, kiedy to Wody Polskie będą również tych pomp potrzebowały, to będziemy również przekonani, że dzięki panu prezydentowi to wsparcie otrzymamy w trybie w zasadzie natychmiastowym, o czym przekonaliśmy się tak naprawdę 23 maja, kiedy te pompy zostały dowiezione. No i tutaj, szanowni państwo, to o czym mówiliśmy na początku spotkania, że rzeczywiście kiedy Ochotnicza Straż Pożarna Racibórz Brzezie przyjechała, to ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście wyposażenie i sprzęt, ja myślę, że panowie, i tu powiem żartobliwie, chyba nawet Państwową Straż Pożarną mogliby zawstydzić w tym momencie, przyjeżdżając z tak dużymi pompami i z takim nowym wozem strażackim, z takim znakomitym wyposażeniem. A wierzę, że tak było.